Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałbym powitać w naszym gronie pana profesora zwyczajnego, doktora habilitowanego Mariana Wesołego, który jest kierownikiem pracowni badań nad filozofią. Pan profesor jest kierownikiem pracowni badań nad filozofią antyczną i bizantyńską. Jest specjalistą w tym zakresie, wybitnym tłumaczem wielu tekstów starożytnych i zarazem ich interpretatorem. Jeśli Państwo pozwolą, to kilka słów może o biografii pana profesora, byśmy mieli lepszą orientację w tym zakresie zainteresowań i działań badawczych uczonego. Otóż pan profesor ukończył studia z zakresu filologii klasycznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, po czym kolejne stopnie naukowe, doktorat i habilitacja, były realizowane z zakresu filozofii antycznej. Pan profesor był stypendystą Uniwersytetu w Tybindze u Konrada Geisera i Hansa Kremera. Jest również promotorem kilku prac doktorskich, recenzentem doktoratów i habilitacji z zakresu filozofii. W roku 2008 z rąk prezydenta Rzeczpospolitej uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Zainteresowania naukowe pana profesora to oczywiście historia filozofii antycznej, ale tam również są pewne wątki pedagogiczne, które, jak sądzę, będą szczególnie interesowały środowisko pedagogów. Gdybyśmy spojrzeli na niektóre teksty, które pan profesor w swoim dorobku naukowym posiada, to okazałoby się, że one zawierają ten właśnie wątek pedagogiczny. Dla przykładu, Demokryt o pogodzie ducha i wychowaniu, tendencje wychowawcze u Xenofonta, antyczna Empikos Paideia. No i dzisiejszy wykład również jest właśnie z tą Paideją związany. Przy okazji chciałbym również bardzo serdecznie powitać w naszym gronie panią profesor Aldonę Pogojewską, profesora naszego uniwersytetu. Zarazem wiceprezesa Towarzystwa Fryzyki Filozoficznej. Naszym gościem jest również pani profesor Jadwiga Czerwińska, kierownik katedry filologii klasycznej. Witamy również w naszym gronie pana profesora Zbigniewa Danka, kierownika Zakładu Literatury Łacińskiej. Jest mi również bardzo miło powitać w naszym gronie moich kolegów, współpracowników, jak i no, znakomite także grono studentów, których już z nazwiska nie będę wymieniał. Drodzy Państwo, jeśli pozwolicie, to oddam już głos panu profesorowi, który nas wprowadzi w tę starożytną filozofię, także filozofię wychowania. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziękuję panu profesorowi za zaproszenie. Jestem zaszczycony i onieśmielony gościnnością, przyjęciem już na samym wstępie. Moje wystąpienie będzie skromne i wzorowane na opracowaniu mistrzowskim Wernera Jägera z jego wielkiego dzieła Paideia. Pod tytułem jest tam o formowaniu człowieka greckiego. Jeden z zasadniczych i może według mnie najważniejszych rozdziałów tej książki nosi tytuł w przekładzie polskim Medycyna grecka jako Paideia. Po bliższym zapoznaniu się z treścią zgodzimy się, że ta medycyna sprowadza się do dietetyki. Stąd wątek interdyscyplinarny dotyczący ogólnie myśli greckiej, nie tylko filozofii, ale lecznictwa, ale całość ta zapewne posiada szerszy kontekst tego, co Grecy nazywali paideją i paideutyką. A ja ograniczę się do jej związku z dietą i dietetyką. Może tylko jeden fragment z Jägera zacytuję i osoby zainteresowane mogą
bliżej rozpoznać ten problem. Tak mianowicie pisze Werner Jäger. Książka pochodzi z 40 lat ubiegłego wieku. Medycyna V i IV wieku wzniosła się do wielkiego procesu kulturowego, kształtującego grecką koncepcję człowieka. Jeden jeszcze element o niezmiernie doniosłym znaczeniu, element, na który nowoczesna wiedza lekarska niedawno dopiero zwróciła uwagę i zaczęła go systematycznie badać. Mianowicie naukę o tym, jak zachować zdrowie, jak zachować przy zdrowiu ludzki organizm. Ona to jest właściwą zdobyczą ducha hipokratyjskiego w dziedzinie wychowania i tak dalej na potwierdzenie tej naszej tezy. Aby przejść naszych czasów do antyku, pewne szczeble pośrednio. Romantyczny wizerunek pracowni czy sanktuarium, bóstwa lecznictwa, Asklepiosa czy Eskulapa. Widzimy, jak trudził się w tym swoim sanktuarium, jak zamyślony. Owe pacjentki przypominają nam Charyty w pewnym splocie rąk. No dlaczego gołe? Charyty mają przedstawiać sobą wdzięczność, jak sama nazwa, a okazywanie wdzięczności musi być szczere, czyli nagle. I takie oto pacjentki, na pewno nieobciążone jakimiś boleściami, trochę przerażone, tak niebożytni przedstawiali ową symbolikę lecznictwa. Proszę o następny wizerunek. Już jesteśmy w czasach antycznych. Nieco poważniejsza scena, jakkolwiek również nastrojowa. Mamy Asklepiosa i Hipokratesa przedstawionego jako wędrownego lekarza w kapeluszu. Tradycja podaje, że był niskiego wzrostu i łysy. Proszę ona, jeśli pani potrzeba, to się powiększyć nieco. To już jest następne. Nie szkodzi. Jeszcze jeden jego wizerunek. Mają państwo wyobrażenie, tak? Niskiego wzrostu, Arystoteles traktując o wielkości polis, wielkość człowieka, podaje Hipokrat, niskiego wzrostu, ale znaczący równie. Następny jego wizerunek. To już jesteśmy, proszę państwa, w Heladzie. I proszę zwrócić uwagę na usytuowanie wyspy Kos. Nie wiem, ile wysp zamieszkałych Helada dzisiejsza liczy, ale stamtąd pochodził, a jako wędrowny w Tesalii głównie przebywał, o czym świadczą teksty mu przypisywane. Prosimy, to jest tenże Hipokrates, ale wycina z książki nowożytnej, również łysy. Jesteśmy na dzisiejszej wyspie Kos. Taki wygląd tego sanktuarium Asklepiosa. Proszę następne. Z innej strony. Jeszcze nie odbyłem tam pielgrzymki. Jeśli ktoś z państwa bywał, to proszę o wrażenia. Ewentualnej dyskusji, proszę kolejne. Agora i zachowana kolumna tejże wyspy. Jeszcze kolejne, proszę. Tradycja wspomina o platanie. Ogromnym drzewie. Zapewne nie sięgających czasów Hipokratesa. Ale na tamtym terenie jeszcze inny wizerunek platanu. To tam, gdy będziemy, proszę wczuć się w przyrodę terenu.
przysięga hipokratejska. Za chwilę poproszę pana profesora o wyświetlenie brzmienia polskiego. Proszę zauważyć, w czasach bizantyńskich zapisywana była w formule krzyża. Proszę następnie. To jest wizerunek nowożytny z historią niebywałą. Największym lekarzem był Hipokrates, a największym mędrcem, filozofem Demokryt. Ich konfrontacja, ich spotkanie i ciekawa historia wyłożona w listach, apokryfach późniejszych, ale zawierających pewne elementy historyczne. Jak to Hipokrates miał leczyć schorzenie Demokryta zwane Sofia mądrością, czy przesadnym mędrkowaniem, jak się okazało, że zaprzyjaźnili się i jeden miał wpływ na drugiego. Spośród tych ich wymiany myśli zachowany jest list Demokryta do Hipokratesa, jako że Demokryt również uprawiał lecznictwo. I tak pisze Demokryt. Trzeba, by wszyscy ludzie, Hipokratesie, znali sztukę lekarską. Ja tylko piękna jest bowiem i zarazem pożyteczna dla życia, zwłaszcza u tych, którzy stają się biegli w wychowaniu. Paideia, wykształcenie i w wywodach. Dociekanie bowiem mądrości w lecznictwie i lecznictwo uznaję za bratnie i wspólne. W późniejszych czasach Rzymianie powtarzali, że medycyna sorores, filozofia, dwie bratnie dziedziny, mądrość i lecznictwo. I w dalszym ciągu przedstawia zasadność taką paideutyczną, wychowawczą w zakresie lecznictwa. A zaraz potem przedstawia, proszę o wykres, anatomię ciała ludzkiego podług tych części. To jest tylko mała wzmianka, iż nie tylko Hipokrates, ale i Demokryt snuł taką refleksję lekarską. Uprzejmie proszę o przejście na plik pod tytułem Analogie. I tam mamy tekst przysięgi, a teraz przechodzę do wiążącego wątku zatytułowanego Nadrzędność dietetyki w lecznictwie hipokratejskim. Opieram się w całości na źródłach antycznych. Rzymski autor dzieła o medycynie, Aulus Cornelius Celsus, w swym metodologicznym wstępie podał pewną współzależność lecznictwa i mądrości. Zgodnie z tym, jak już wcześniej Demokryt mógł to ujmować. I tak w dosłownym przekładzie. Na początku wiedza medyczna uważana była za część mądrości, jako że leczenie chorób i badanie natury zrodziło się za sprawą tych samych twórców, mianowicie tych, którzy najbardziej tej wiedzy dociekali, którzy moce swych ciał nadwyrężali w cichym rozmyślaniu i nocnym czuwaniu. To pisze lekarz o działalności tych filozofów, w którym niszczyli sobie zdrowie w badaniach naukowych. Jak to jest wyczerpujące, jaką receptę miał Platon na nadmierne zajmowanie się wiedzą naukową, to może jeszcze przytoczę. Stąd też słyszymy, że wielu spośród nauczycieli mądrości było w lecznictwie biegłych, najsłynniejsi zaś z nich to Pitagoras, Empedokles i Demokryt. Jego zaś uczenia, które sądzili Hipokrates, pierwszy ze wszystkich godnie wspomnienia dziedzinę tę oddzielił od studiów mądrości. Mąż ten
ten w sztuce i zawodzie lekarskim znakomity. Wspominam o tym, aby podkreślić ważny wątek współzależności filozofii wczesnogreckiej, jeszcze nie nazywanej tak, ale jako mądrość, z lecznictwem. Po drugiej połowie V wieku przed Chrystusem sztuka lekarska, krzewiona w atmosferze ruchu sofistycznego i rywalizacji zawodowej, podejmowała wiele kwestii fachowych, zwłaszcza zaś w dziedzinie dietetyki. Musiała stawiać czoła nie tylko swym przeciwnikom, a także dookreślić się względem konkurujących wykładni. Nie znając anatomii i fizjologii, w naszym rozumieniu, lekarze hipokratejscy uwzględniali wpływ na zdrowie czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Zrównoważenie cieczy organicznej jako leczenie osiąga się przez zalecenie stosownej żywności, czyli stosowanie określonej dietetyki, różnorodnych ćwiczeń i całego trybu życia. Nadrzędność dietetyki w lecznictwie wczesnogreckim była niewątpliwa, choć nie zostało to dotąd należycie rozpoznane i docenione. Znów zacytujemy Celsusa, który tak pisał. W tamtych czasach medycyna podzieliła się na trzy części. Tak, że jedna dotyczyła tego, co leczy się dietą, druga tego, co lekami, a trzecia tego, co ręką. Pierwszą Grecy nazywali dietetyką, drugą farmakologią, a trzecią chirurgią. Tej zaś części, która leczy choroby dietą, najświetniejsi twórcy, longe clarissimi auctores, starając się dokładniej pewne kwestie zgłębić, zdobyli się na badanie natury wszech rzeczy. Czyli ci, którzy uprawiali dietetykę, byli filozofami przyrody. Pod pojęcie longe clarissimi auctores, najświetniejsi twórcy, miał Celsus zapewne na myśli oprócz lekarzy, także znakomitych badaczy natury, którzy dociekali terapeutyki opartej na dietetyce. Miał tu zapewne na myśli Pitagorasa i Demokryta. Pierwszy z nich, jak wiemy, prowadził ascetyczny tryb życia, charakteryzujący się różnymi formami wstrzemięźliwości, na przykład odjadania bobu, a także mięsi, naśladowany w tym przez uczniów, którzy żyli w pewnej wspólnocie dóbr i obyczajów. Oczywiście Pitagorejczycy działali na przeciwległym skraju ówczesnego świata greckiej, kultury greckiej w koloniach południowej Italii, zwanej Wielką Heladą. I Pitagorejczycy głosić mieli pogląd o nieśmiertelności duszy, jej reinkarnacjach, różnych wcieleniach istotnych. Stale zaś powtarzanym zaleceniem za mistrzem Pitagorasem było takie stwierdzenie. Należy wypędzać całą mocą oraz odpierać ogniem i żelazem wszelkimi siłami chorobę od ciała, głupotę od duszy, obżarstwo od brzucha, spisek od miasta, niezgodę od domu, a w ogóle brak umiaru we wszystkich rzeczach. Koniec cytatu. No, to macie było wspólne założenie Pitagorejczyków. Czyli stosowanie swoistej dietetyki. Wśród źródeł o twórczości Pitagorejczyków pod takim określeniem akusmata, czyli tego wysłuchania do krzewienia zaleceń, znajdujemy takie pytanie. Co jest najmądrzejsze? Sofotaton. Jakbyśmy dzisiaj odpowiedzieli w tekstach pitagorejskich. Iatrykę. Najmądrzejsze to jest medycyna, czy lecznictwo. Także z późniejszych relacji czy pamięć Pitagorejczycy podjęli się opracowań w zakresie tej dietetyki, byli pod tym względem rygorystyczni. Starają się wpierw rozpoznać oznaki współmierności napojów i potraw oraz
wypoczynku, a także w zakresie przygotowywania stosownych dań, oni pierwsi podjęli się pewnej praktyki określeń. Stosują też Pitagorejczycy kataplasmy, okłady, więcej od poprzedników. No i ten aspekt nie tylko z tekstów hipokratejskich, tych najstarszych, dotyczących dietetyki, ale również tych, którzy zajmowali się mądrością w szerszym znaczeniu. Wspomniany Demokryt był autorem obszernego tekstu Peri Diaites, Diaetetikon, czyli o diecie, czyli dietetyka. Dzieło nie przetrwało. Można jedynie przypuszczać, że mędrzec ten postulował pewien pogląd dotyczący euthymii, czyli pogody ducha, aby kierować się w życiu należnym umiarem, także w zakresie picia i jedzenia. Ogólnie dietetyka stosuje się do reguły meten agam, niczego ponad miarę, zachowanie miary. Kilka ogólnych określeń, czym była owa dieta. Słowo, które poprzez łacinę przeszło do naszej mowy, posiadało szersze i głębsze znaczenie od dzisiejszego jej rozumienia. Dzisiaj dieta to dzienne wyżywienie, prawda? Zwłaszcza jeśli ktoś podróż odbywa w delegacjach. Takie jest, jeśli nie pierwsze znaczenie tego. A ważne też powstrzymywanie się od spożywania czegoś, prawda? A nie w greckim rozumieniu właściwy tryb życia. Grecy mieli kilka określeń na życie i tryb życia. Jedno z nich właśnie to jest dieta. Sposób życia związany z odżywianiem się. Życie i żywienie. Oraz z różnymi czynnościami służącymi do utrzymania zdrowia, jak spacery, kąpiele, ćwiczenia fizyczne i dalej wymioty, wypróżnienia. To może tak znośnie nie brzmi, ale w zaleceniach tekstów hipokratejskich znajdujemy ciekawe opisy. Między innymi w takim tekście o diecie zdrowotnej, która w naszych opracowaniach jest drugą częścią traktatu o naturze człowieka. Ja nie wspominam o danych, tylko czynię pewne odniesienia w tomiku. Przepraszam, że tutaj przedstawiam pewną prezentację, ale te teksty wczesne hipokratejskie, kwestia autorstwa jest trudna do rozstrzygnięcia, zawierają lecznictwo oparte głównie na dietetyce. Określenie to odnosiło się także do przebywania gdzieś. Dieta, czyli gdzieś przebywania. Do domostw, pomieszczenia, gmachu publicznego i sądu rozjemczego. Rozstrzygającego dociekania. Więc podjęcie dietetyki coś, co jest rozstrzygające, właściwe i rozstrzygające. Dla Helenów dieta i dietetyka i cały z tym związany zespół wyrażeń to oryginalne słowa, które się posiadały z konotację szerszą niż. I to nie tylko w czasach antycznych, klasycznych. W bizantyjskim leksykonie Suda z X wieku takie zwięzłe i treściwe określenie diatrykę, lecznictwo, które jest wytwarzaniem zdrowia poprzez dietę. Lecznictwo jako technika, sztuka, a w sztuce podstawową czynnością jest twórczość, wytwarzanie. Co wytwarzamy w lecznictwie? Stan zdrowia ze stanu schorzenia w ramach możliwości samej natury. Więc na pierwszym miejscu
w czasach bizantyjskich też dieta. Na drugim cięcie chirurgiczne, oczywiście przyrzeganie, kauteryzacja, jeszcze rodzica. Jest to powtórzenie klasycznej koncepcji lecznictwa, gdzie dietety ze Stevena w pierwszym miejscu. Również w takim pochodzącym z II wieku po Chrystusie leksykonie Poluxa czytamy pod tym pojęciem dieta. A on zbierał od różnych autorów określenia. Tu są następujące. Dieta i zalecenie diety jest dziełem lekarskim. Chodzi o kąpiele. Tutaj kąpiele stawiamy w pierwszym miejscu. Zwilżanie. Mokry okład. Napary, natryski, osmarowanie i nacieranie, o namaszczanie i muskanie. Myśmy dodali pieszczoty. Odpowiednio też, że dotyczą diety. Jeśli oczywiście dzisiejszych czasów nie będziemy traktować tego jako molestowanie. Prawda? Które, jak łacińskie słowo oznacza, określa na przykrzanie się, prawda? Nic karalne. W piśmie hipokratejskim o oddechach występuje nader wymowne określenie lecznictwa zgodnego z naturą, które odpowiada dietetycznie. I cytuję. Tak, głód jest chorobą. To bowiem, co dolega człowiekowi, zwie się chorobą. Jakie więc lekarstwo na głód? Wody w tych tekstach mają charakter aforystyczny, na teraz więcej wymowy. Więc jakie jest lekarstwo na głód? Czym jest to, co uśmierza głód? Tym trzeba leczyć. A znowu, pragnienie gasi napój. A dalej, przepełnienie leczy opróżnienie, opróżnienie przepełnienie, trud zaś wypoczynek, odpoczynek trud. Jednym słowem, przeciwieństwa dla przeciwieństwa środka lecznicznego. Alopatia. Tak? Ale homeopatia też była zalecana. Nader oryginalne i zamaszyste dzieło dotyczące dietetyki wyrażone było w specjalnym dziele o diecie z końca V lub początku IV wieku. To najszerszy zachowany tekst, wielkie świadectwo prozy naukowej, tak obszerne, może współczesne, albo nieco późniejsze od Herodota. Ale Herodot to jest inna dziedzina, prawda, niż ta dotycząca lecznictwa. Tekst bardzo ważny, mało znany. Jäger ciekawe wywody czyni jako znawca tych tekstów. Jego autor ujął w czterech księgach tę dziedzinę, świadomy tego, że już wiele o diecie przed nim pisano, mógł tu mieć zapewne na myśli Demokryta, doceniając znaczący wkład w tym zakresie, sam zaś podjął się nader wszechstronnego opracowania. To świadectwo ważności dietetyki, jeden z najbardziej filozoficznie inspirowanych, najlepiej literacko zredagowanych tekstów filozoficznych. Trudny przekładzie. Autor cytuje się we wspólnej tradycji badań i tak, w księdze pierwszej systematycznie kreśli antropogenezę i embriologię, czyli z czego powstał człowiek i jaki jest ten aspekt przekazywania gatunku ludzkiego, z charakterystyką somatyczną i psychiczną płci. Najpierw w stylu heraklitańskim wywodzi naturę ludzką ze związku dwóch elementów prymarnych, oczywistawnych własności. Ogień, woda, gorąco i suchość, element zimny i mokry. Następnie na wzór pitagorejskich interwałów harmonicznych tłumaczy kształtowanie się płodu jako odrębnika spójni, harmonii kosmosu. Dłuższa tam jest dygresja dotycząca ludzkich umiejętności i sprawności wytwórczych owych tekstów. Stosuje on synkretyzm różnych wątków wziętych także od Anaksagorasa, Hipona, Empedoklesa, Demokryta i Sofistów. Podstawy antropogenezy służą do wyjaśnienia zdrowia, choroby, w relacji do właściwych napojów i pokarmów, ale całość
tego opracowania ma wybitny aspekt paideutyczny, wychowawczy. Księga druga i trzecie stanowi wykład klimatologii, miejsc i wiatrów oraz własności pokarmów i napojów dla stosownych w trudach, pomoj, co Grecy nazywali. To są trudy związane z wysiłkiem naszych kończyn, czyli ćwiczeń cielesnych. W następstwie dociekań przechodzi tam do swego niełatwego, ale doniosłego odkrycia, heurema, owej prodiagnosis, czyli diagnostyki preventywnej, prodiagnozy. Dla ustalenia, jak mają się we wzajemnej proporcji pokarmy i ćwiczenia fizyczne, czyli rozpoznania miar stosownych pokarmów i typów aktywności cielesnej w wymiarze paideutycznym. To jest niesłychanie ważne. Twierdzimy, że choroby rozwijają się powoli i należy rozpoznać ich symptomy. Oddzielna w swej treści wymowie jest czwarta księga, która traktuje o snach jako symptomach różnych stanów organizmu. Jak żaden inny autor, ten tekst zachowany w całości wyraża pewną radość z własnego odkrycia, że to jest nader doniosłe. Owa diagnoza preventywna, zanim się rozchodzi, ważne dla ludzi. Tekst mało znany, ale ważny w aspekcie nie tylko lekarskim, tylko filozoficznym, ponieważ uwzględnia różne poglądy dotyczące natury wszechświata. Zakładając tam cenność dietetyki, autor najwidoczniej polemicznie ustosunkowuje się do wcześniejszej wykładni o dawnym czy o dawniejszym lecznictwie. Podejście wybitnie holistyczne. Lecznictwo z tradycji Asklepiosa, czyli w istocie hipokratejskie, posłużyło także Platonowi w trzeciej księdze Pompeji do zdiagnozowania patologii rozwiązłego ustroju politycznego. A Politeia Platon, polski przekład jest może mylny, jako państwo. Całość tego wielkiego dialogu też ma no, wejście paideutyczne. I lecznictwo jest tam wiodące. Rozwiązły ustrój polityczny. Polis trykosa. Poskutek degeneracji moralnej, nadmiaru konsumpcji, uciek bez naleśnych ćwiczeń i cud. Albowiem człowiek w stanie naturalnym nie wymaga nadmiernej troski o zdrowie, ani wielu lekarzy, a większość chorób bierze się ze zbytku i próżniactwa, zwłaszcza z obfitego i nader wyrafinowanego pożywienia. Dochodzi do tego całkiem wypaczone lecznictwo, jakie uprawiał niejaki Herodikos Seliny. Był on, Platona wiemy, paidotrybą, jakby to powiedzieć, trenerem, ale określimy, trener nie ma tego określenia paidotycznego, prawda, wychowawczego. A stając się chorowity, pomieszał gimnastykę z lecznictwem. Zadręczał zaś najpierw samego siebie, a potem wielu innych. To wynaturzenie związku gimnastyki i dietetyki poprzez przekształcenie terapii w pedagogikę chorób. Jest takie określenie? Pedagogika chorób? Na to w negatywnym sensie. Z obsesyjną, przewlekłą dietą jako rodzaj hipochondrii. Nozotrofia. Nozos to jest choroba, a trofia to jest żywienie. Czyli żywienie choroby poprzez uciążliwe stosowanie dietetyki. O tym Herodotosie Seligry wiemy też z tekstów hipokratejskich. W jednym czytamy, że Herodotos gorączkujących zawręczał spacerami, wieloma zmaganiami, kąpielą gorącą, co było złe.
Gorączka jest wroga zmaganiom, spacerom, biegom, masażom. Terapia zaś wraz z wysiłkiem potęguje. U chorych powiększenie naczyń, zaczerwienie, bladość, boleści. Terapia zaś proponowana przez platońskiego Sokratesa zdaje się nawiązywać do bardziej wyważonej dietetyki hipokratejskiej wraz ze stosowaniem oczyszczeń, a także holistycznego, takiego całościowego podejścia. W V wieku postawa lekarza uważana była za wzorzec dla polityka i obywatela. Lekarza z tą nadrzędną dietetką, o czym świadczy także Tukidydes, że polityk służyć ma swojej ojczyźnie z największym pożytkiem, albo przynajmniej świadomie w niczym jej nie szkodzić. To sformułowanie pomagać, albo przynajmniej nie szkodzić, tradycyjnie przypisywane przysiędze, jak zobaczymy, nie występuje, tylko w innym, z innego tekstu pochodzi. Do tego jeszcze wrócimy. Także Arystoteles, podobnie jak Platon, czynił dietetykę pewnym wzorcem dla refleksji etycznej, politycznej. Owo rozróżnienie dobrostanu ciała i duszy, jeśli chodzi o ciało, to oczywiście lecznica, bo dietetyka jest gimnastyką, a jeśli chodzi o dobrostan duszy, dziedzina, dla Greków, nie tylko Platona, Arystotelesa, dotycząca polityki, sztuki politycznej. I tak pisze Arystoteles, że szkodzenie ciału nadmiarem napojów i pokarmów jest oczywiste. Natomiast szkodzenie duszy nadmiarem bogactw i władzy nie jest na początku tak ewidentne. Cytuję. W przypadku ciała widzimy, że ci, którzy nie wydają się być zdrowi, zażywają bezwzględnie dóbr. Lecz jeśli zamierza ktoś uzdrowić swe schorzałe ciało, winien wpierw spożywać wodę i nieliczne strawy. Ten zaś, kto ma schorzałą duszę, aby nic złego sobie nie sprawić, zaś nie powinien powstrzymywać się od bogactw, władzy i potęgi i w ogóle od takich rzeczy, tym bardziej, że więcej skłonna do niestałości i zmienności jest dusza od ciała? Pytanie, co bardziej skore do niestałości i zmienności duszy czy ciała. Jak bowiem jego schorzałe ciało w odpowiedni sposób ma się odżywiać, tak i dusza ma odpowiednio pędzić żywo, niczego nie mając owych dóbr. I szereg innych tekstów można by tutaj przytoczyć, gdzie dietetyka jest paradygmatyczna, wzorcowa dla nie tylko mądrości filozoficznej, dla retoryki. Sofista Gorgiasz porównywał moc słowa z mocą lekarstw. Ale tutaj dietetyki nie zastosował odpowiednio tylko farmaka leki. Owa dietetyka jest wzorcowa dla ustroju politycznego, który ma być bardziej zdrowy niż schorzały. W aforyzmach, w tych krótkich sformułowaniach, znajdujemy sporą część dotyczącą właśnie tego działu lecznictwa. Odnotował to jeden z nielicznych badaczy i tłumaczy Hipokratesa w XIX wieku, Henryk Łuskiewicz, który tak pisał, cytuję, środki dietetyczne stanowią szczególnie w chorobach ostrych najważniejszą część lekowania. Oczywiście według Hipokratesa. Prawidła te skreślił Hipokrates zadziwiającą jeszcze bystrością i prawdą. I to jest, co najpiękniejszy i zasłużony przynosi triumf jego nauce. Napoje klejskie, ptysany, miodek, hydromel,
woda, kąpiele, smarowania, a to zapas środków do leczenia chorób gorączkowych, wychodząc z zasady utrzymywania siły chorego, nawet w chwili pozornego ich wezbrania i nienaruszenia, o ile można, naturalnego przebiegu choroby użyciem środków gwałtownych. Faktycznie w tych tekstach, które dotyczą dietetyki, zalecane są ktysany. Ktysana, tutaj tłumaczę, napoje plejskie, to jest kasza jęczmienna. Prawda? Kasza jest tak służąca zdrowiu i hydromel codziennie za Hipokratesem na czczo spożywany. Miód z dobrej pasieki z wodą. U Pindara czytamy, że woda to eudaimon, czymś dobrze służącym naszemu zdrowiu. To podejście u Platona jest nadal istotne. I w wymiarze, jak już wspomnieliśmy, paleologicznym. W prawach Platon podkreśla to holistyczne podejście w zakresie ustroju politycznego i jego transformacji, jakby powiedzieć odpowiedniej, a wzorcem jest lecznictwo. I polemizuje z takim potraktowaniem zawodu lekarskiego, aby chorego pacjenta traktować jak ucznia. I przeciwnik takiego podejścia roześmiałby się, cytuję, i powiedział coś takiego, że głupcze, ty kształcisz chorego, a nie leczysz go. Taki zarzut. Postawiłby przeciwnik platońskiego i arystotelesowego podejścia. Na koniec, jeśli Państwo pozwolą, przyjrzymy się brzmieniu przysięgi i jak się okaże, najważniejsze zalecenie dotyczy dietetyki. Przysięga na bogów Asklepiosa, prawda, i jego córek, i pana Keje, to coś w rodzaju takiej preambuły. Dalej w punkcie drugim znów mamy aspekt identyczny, okazanie wdzięczności nauczycielowi tej sztuki, przekazywanie jej w ramach naturalnej rodziny czy tych, którzy chcą kształcić się w lecznictwie bez zapłaty i składają taką przysięgę. Trzeci punkt, najważniejszy, to okazanie wdzięczności. Trzeci punkt, jedyny w całej przysiędze, dotyczący sposobu leczenia. Czytajmy. Będę się posługiwał środkami dietetycznymi na pożytek cierpiących podług mej zdolności osobu. Powstrzymam się przed szkodzeniem i nieprawością. W wielu przekładach polskich pominięto ten aspekt dietetyczny. Nie wiem dlaczego. Może nie odpowiadało mentalności lekarskiej. Zachowam czyste i nieskalane życie i moją sztukę. Nie podejmę się cięć chirurgicznych, nawet w przypadku karnicy, dlatego że zwolennicy, uczniom Hipokratesa nie uprawiali chirurgii, ale ona była znana Grekom i w tekstach hipokradyjskich jest dobrze poświadczona. Kolejny zakaz. Do jakiegokolwiek wstąpię do mostwa, wejdę tam, aby pomagać cierpiącym,
wystrzega się wszelkich naruszeń prawa i szkodliwych postępów, a zwłaszcza czynów lubieżnych wobec ciał i kobiet wolnych czy niewolników. Kolejny, w ósmym punkcie, jeśli podczas leczenia lub kiedy nie będę się zajmował leczeniem, dostrzegam coś, usłyszę, co dotyczy życia ludzi, a czego nie należy ujawniać, na zewnątrz przemilczę, ogłaszając, że to nie może być wypowiedziane. A więc pewna reguła, zakaz deontologiczny dotyczący zachowania tajemnicy w konkretnym zakresie. I na koniec, jeśli będę wiernie dotrzymywał tej przysięgi i nie naruszał jej, niech nie będzie dane owoc życia i sztuki oraz sławy. Zwróćmy uwagę. Tu są niespełna 250 słów w układzie. Trzy dotyczą samego leczenia, a cztery całego zachowania lekarza, obrębie, bezmistrza i tradycji w kształceniu wobec samego siebie, wobec chorych. W punkcie trzecim najważniejsze zalecenie. Posłuża się środkami dietetycznymi. Tyle z tekstów. Jeszcze może pewna uwaga do punktu siódmego. Wędrowni lekarze, do Hipokraty, tych uczniowie, służąc ludziom, często zachodzili do rozmaitych domostw. I tutaj pojawia się wymóg nieszkodzenia oraz zachowania prawości. Rzecz dotyczy wyszczególnienia się przede wszystkim czynów lubieżnych. Grecja określenie afrodizja ma tutaj kulturowo nieco szerszą konotację, jako że dziedzina Afrodyty była przedmiotem także dociekań lekarskich i niezwykłej w tym pomysłowości, o czym świadczy czwarta księga przypisywanych Arystotelesowi zagadnień przyrodniczych. Problem, tak? O tytule o sprawach Afrodyty. Polaka, który tutaj zapraszał Państwa i mnie zobowiązuje, na plakacie jest Afrodyta. Jaki związek ma z lecznictwem? Właśnie również Arystoteles był synem lekarza. Jego tekst Jatryka, o czym znamy, nie zachowany, ale zachowane są Arystotelesowe, może on sam nie był do końca autorem, te problemy o sprawach Afrodyty z punktu widzenia lekarskiego i również dietetycznego. Nie wiem, ile minut zabrałem Państwu, ale może na tym zakończę. Proszę o pytania, jako że w niektórych tekstach hipokratejskich była taka stylizacja dialogiczna w formie pytań i sugerowanych odpowiedzi, ale nie ujętych w formułach dogmatycznych. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. Zapraszam Państwa do pytań, dyskusji. Bardzo proszę. Profesor, proszę uprzejmie. Na wstępie chciałam podziękować, bo wykład, jak zwykle, kiedy mamy okazję słuchać Pana Profesora, jest pełen nie tylko uczoności, ale i ogromnej lekkości poczucia, również humoru. Ja chciałabym zapytać o jedną rzecz, co mnie szczególnie ostatnio interesuje. Mianowicie wspomniał Pan Profesor o aforyzmach hipokratejskich. I w jednym z nich, o ile mnie pamięć nie myli, w 23 lub 28, mówi o melancholii. O tym, że jeśli smutek i również strach, fokus, trwają zbyt długo, to znaczy, że człowiek ten cierpi na melancholię. I w późniejszych traktatach, na przykład u Razesa, mamy, bo nawiązuję tutaj do tej kwestii dietetyki, mamy dokładnie sformułowane środki, które są proponowane przy tego rodzaju
problemach humoralnych, jakbyśmy to stwierdzili, czyli problemach z tą czarną żółcią. Czy u Hipokratesa coś takiego również znajdziemy, jakiś ślad, powiedzmy, wskazówek dietetycznych przy tej specyficznej chorobie, która, jak wiadomo, była uważana za chorobę również geniusza ludzkiego? I demokryta. Tak. Przekazała nam takie podstawowe dane o lecznictwie hipokratejskim, że opierało się na czterech cieczach. Krwi, flegmy, żółci, tej czarnej właśnie melas. I ona dała temperament, tak jak poprzednie wyciecze właśnie z krwią sanguiniczną, choler leczyczny, a tutaj jest flegmatyczny i melancholijny. Melancholia przez nowożytnych zapewne jest inaczej rozumiana. Dla Greków, a zwłaszcza tych wczesnych, wielu cierpiało na schorzenie, przykładowo rakiet z Efezu, co nie oznaczało jakieś zadumy i skupienia wewnętrznego, tylko wybuchowość. Prawda? Taką niespodziewaną wybuchowość. Na to schorzenie też cierpiał Demokryt i mieszkańca Abdery prosili Hipokratesa, aby go leczył odpowiednio. Cechą wielkich postaci było to schorzenie. U Hipokratesa o owych temperamentach niewiele czytamy. W takim tekście o naturze człowieka jest tam szerszy wywód, ale są wzmianki o melancholii. Arystoteles temu poświęcił, szczególnie w tych zagadnieniach przyrodniczych i czym jest potęgowana taki stan melancholijny, czyli pewne zadumy, ale wybuchowości. Również nadmiernym spożywaniem wina. Tak to jest u Arystotelesa. A jaki lek jest na melancholię? Zapomniałam nazwę tej rośliny. To u Rezesa ona występuje. Tak. Przypomnę sobie. Ja też sobie przypomnę, co zresztą w tradycji późniejszej również. Również w ten sposób. To czy to była groźna choroba? Melancholia? No, uważana była za groźną. To było pytanie do mnie? Nie, nie. W dzisiejszych czasach, jeśli to jest jakieś schorzenie rozpoznawalne, nie wiem. Nie wiem tego, ale typowe dla tych postaci. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, panie profesor. Chciałam zapytać pana profesora, wspomniał pan też o jakichś tutaj wpływach na duszę. Tak? Jaka była koncepcja duszy tutaj Hipokratesa? Bo no, wiadomo, że Demokryt miał taką materialistyczną koncepcję duszy, tak? A czy tutaj to był dualizm, czy właśnie maoizm? Panie profesorze, no, proszę o trochę niższe przesunięcie. Jeszcze odrobinę. Tak. O tym Państwu nie wspominałem. W opracowaniu wzmiankuję o tym. To nie był dualizm ciała i duszy, tylko wspólna kompozycja jest z przybytu człowieka włącznie. I troska o ciało to jest dziełem lecznictwa, a troska o duszę niebywałe i dla nas dzisiaj może trudne do rozpoznania dziedzina polityczna. Dlaczego to dotyczy? Ciało jest takim składnikiem indywidualnym, a to jednostkowym. A dusza ma wymiar interpersonalny, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czyli dotyczy nie tylko kształcenia, a
ale stosunków wzajemnych między ludźmi. I jak zdrowie w lecznictwie jest najwyższą wartością, tak? Prawodawstwo i sądownictwo dotyczy wymiaru duchowego, psychicznego. A choroby związane z psychę, z naszą, to były mania i nieuctwo. Nieuctwo nie w znaczeniu ignorancji, tylko mylna znajomość czegoś. Jeśli polityk w tej konwencji, jaką tutaj widzimy, za nie tylko Platonem, ale Arystotelesem i w tekstach zgodna z programem jakby hipokratejskim, takim paideutycznym i wspólnotowym tego lecznictwa, więc jeśli ktoś jest nieprawy, to jest chorobą psychiczną. Analogicznie można poprzez gimnastykę, prawda, służyć prosto o zdrowie cielesne. Dobre prawodawstwo gwarantuje nam zdrowie duchowe. W przypadku jego naruszenia sądownictwo. Właściwa sentencja sądowa jest podobna do diagnozy lekarskiej. Więc dusza nie jest jakimś składnikiem tutaj umysłowości, mentalności, tylko dotyczy życia społecznego. Według tego ujęcia. Pani profesor, pytanie zapewne dotyczyło trochę innego kontekstu, prawda? No chciałam się właśnie dowiedzieć, czy to jest bardziej zbliżone do monizmu materialistycznego Demokryta, czy już idzie w takim kierunku dualizmu? Ostatnia odrębne substancje. Nie, polem działania duszy jest ciało. Prawda? Nie może. Arystoteles również. Pitagorejczycy twierdzili, że dusza może przychodzić w inne ciała, ale pole działania jest tylko cielesne. I czyżby było tak, że lecznictwo hipokratejskie nie wytworzyło psychologii w późniejszym rozumieniu, tylko jakąś pedagogikę schorzeń społecznych, prawda? Można to ująć. Dla Demokryta niewątpliwie stawianie pytania monizm, dualizm nie jest zasadne, bo to jest jestestwo, które złożone jest z ciałek, z atomów i sama dusza też ma taką kompozycję. Co Państwo sądzicie o takim rozpoznaniu duszy, która dotyczy sfery życia politycznego? Nieprawość jest schorzeniem, jest chorobą psychiczną. Zbyt ostre sformułowanie, czy może dziwnie brzmiące? Przez analogię do dobrego stanu ciała. Panie profesorze, ja również chciałbym dołączyć do tej osób uczestniczących w tej dyskusji i postawić pytanie związane z wykładem. Wspomniał Pan profesor o tym, że mądrość i lecznictwo stanowiły takie wartości, które były współzależne. To znaczy mądry człowiek był jednocześnie tym jatros, tak, tym lekarzem. Pytanie jest takie, czy ta relacja była w dwustronna, czy ona działała w drugą stronę? Dobry lekarz mógł być potraktowany jako mężczyzna. No, w koncepcji platońskiej, tam pamiętam, że w tej stratyfikacji społecznej była możliwość przechodzenia różnych warstw społecznych do wyższych, prawda? Czyli taka wzajemna wymiana w tym społeczeństwie by następowała. Czy tu w tym kontekście właśnie mądrości i lecznictwa też taka wymiana jest możliwa? To powiedzmy jedna warstwa
interesująca mnie w tej pierwszej części wykładu. Natomiast ja szukałem pewnych skojarzeń z tym, co no, wiemy z historii pedagogiki, prawda? I rozumiem, że dietetyka była tutaj traktowana przez Hipokratesa jako właśnie dbałość o ciało i duszę, ale rozumiem, że w tym sensie już to ciało i dusza popadały w jakieś stany anormalne, prawda? To była ta forma lecznictwa. Czy ta koncepcja dietetyki ma jakiś związek z ateńskim ideałem kalokagati, takiej właśnie równowagi, harmonii, prawda? Doskonałości ciała i duszy? I trzecie moje pytanie dotyczyło samej paidei, takiej właśnie w wykonaniu pana profesora doskonałej wykładni, powiedział, tego pojęcia, które nie ma dosłownego tłumaczenia na język polski, w literaturze spotykamy bardzo, powiedziałbym, zróżnicowane określenia. Skorzystajmy z okazji, dowiedzmy się u źródła, jak należy rozumieć to pojęcie. Bardzo proszę. Najpierw co do pierwszego pytania, współzależności mądrości, filozofii z lecznictwem. U Platona ta refleksja lekarska, jak już nieraz wspomniałem, jest wiodąca. Prawda? Także stanowił wzorzec do dialektyki sokratejskiej, dialogu Parthenos. Arystoteles był synem lekarza i doskonale orientował się, podając przykłady zdrowia w różnych uprawianych dziedzinach swoich. Sztuka lekarska dotyczy dietetyki Arystotelesa. A co jest najważniejszym tego składnikiem? Nazwa jego szkoły, od greckiego określenia peripatos, peripatetycka. Częstym przykładem jest, po co spacerujemy po obiedzie, aby być zdrowym. A więc peripatetycyk, Teofrast i inni również snuli refleksję na ten temat. Teofrasta teksty są o potach, o omdleniu, we fragmentach tylko zachowane. Tej tradycji, aby dobry lekarz był jednocześnie filozofem, trzymał się Galen, który nawet napisał na ten temat taki krótki tekst. Prawda? A co rozumiał bycie filozofem? Aspekt etyczny. To jest szczególnie podkreślone. Następne pytanie dotyczyło kalokagatii. Ja może znów odwołam się do tekstu Platona, gdzie kalos kagathos występuje, a kwestia dotyczy lecznictwa. Na owe schorzenia duszy, czyli manie i ignorancji. Istnieje tylko jedno lekarstwo na obie choroby. Nie poruszasz nigdy duszy bez ciała, ani ciała bez duszy, aby w ten sposób broniła się jedna część przed drugą i obie zachowywały równowagę i zdrowie. Dlatego kto ćwiczy umysł w matematyce, czy w jakimś innym poważnym badaniu, powinien także oddawać się ćwiczeniom swego ciała, uprawiać gimnastykę. Z drugiej strony, ten, kto troskliwie dba o ciało, powinien kształtować też ruchy swej duszy w muzyce i całej filozofii, jeśli zamierza słusznie nazywać się kalos kagathos. Tak? W sferze somatycznej i psychicznej jednocześnie. Podług tego samego należy uprawiać terapię części ciała i duszy, naśladując postać kosmosu. Dla Platona jest to ten świat, jest takim wzorcem dla dobrostanu. Jak rozumieć termin paideia? Paideityczny. Pan doktor Wasilewski próbował najstarsze konteksty i literackie, i filozoficzne rozpoznać. Chodzi o to, aby to słowo wprowadzić do obiegu.
literaturze przedmiotu również. Tak jak dieta i dietetyczny, tak jak paideia i paideutyczny wymagają no, pewnego uściślenia. I trudność stanowi przeniesienia tych pojęć na naszą mentalność dzisiejszą. Nie da się przełożyć tytułu dzieła Jägera Paideia. Niemcy to mogą mówić jako Bildung, Francuzi La Formation, ale nie ma odpowiednika. Dotyczy na pierwszym miejscu wychowania, ale też wykształcenia, formacji intelektualnej, czy tego również, co Rzymianie nazywali kultura animi, czyli uprawą ducha. A najlepszą uprawą ducha i Cycerona, panie profesorze, najlepszą uprawą ducha jest filozofia. Cycerona, ale tego motywu lekarskiego nie ma, bo on inną tradycję późniejszą wziął pod uwagę. Nie wiem, jak przetłumaczyć, posługuję się tym terminem, relatywizując do dziedzin przedmiotowych, czy jak w moim przypadku do tekstów. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Czy mamy jeszcze może jakieś pytania? Bardzo proszę, panie profesorze. Może nie tyle chciałem zapytać, ile uzasadnić i poprzeć pomysł pana profesora, aby mówiąc o z dawna dostrzeganym związku wzajemnym medycyny i filozofii, skupić się na dietetyce, na diecie, bo to jest właśnie takie pole, gdzie jedno się przekłada na drugie, przechodzi w drugie. Otóż o przyjęciu jakiejś określonej diety, w sensie szerokim, decyduje określona postawa etyczna. A z kolei owa dieta przekłada się na stan organizmu i na potrzeby, bądź co lepiej, brak potrzeby zastosowania środków medycznych. No, dostrzegali to już starożytni, którzy powołam się na dwie sentencje, będąc łacinnikiem, którzy stwierdzali modicus, cibi, medicus, cibi, co się tłumaczy. Umiarkowanie w jedzeniu jest samo dla siebie lekarzy. No bądź ilustrując to, o czym właśnie powiedziałem, inną sentencję, która brzmi principis obstasero medicina paratu, przeciwstawia się początkom, później jest w robocie medycyna. No właśnie, żeby jednak, nie wiem, zachodziła taka potrzeba, jak najbardziej należy przyjąć odpowiednią dietetykę. No i może jeszcze jedna uwaga, właściwie to może jest pytanie. Otóż pan profesor, przytaczając mądrości hipokratejskie, mówił o kuracji polegającej na maksymalnym nawilżaniu ciała. To były kąpiele, natryski, jakieś namaszczenia i różne takie historie. No rzecz nie jest jednoznaczna, bo ja sobie przypominam Sokratesa z chmur arystofanowskich, który właśnie zalecał, żeby wszelkim sposobem wystrzegać się wilgoci. On nawet w tym celu, żeby wilgoć nie miała kontaktu z jego organizmem, przebywał w większości zawieszony w jakimś kosmie. Także. No to jest potem karykaturalny oczywiście, ale tłumaczył to właśnie obawą przed wilgocią, która jest wystrzegana dla organizmu. Więc tę sprawę generalnie warto by wyświetlić. No i tutaj może rozwiązaniem jest to, o czym później pan profesor mówił, zasada contraria contraris curandum, czyli przeciwieństwa należy zobaczyć przeciwieństwami, myślę, że jakoś jedno drugi, nie popadając w skrajności. No, zakończę tę wypowiedź. Dziękuję. Ja dziękuję panu profesorowi i myślałem, że ze strony państwa spotkam się z pewną repliką, zarzutami. Ja nie jestem znawcą medycyny, nie mam też wykształcenia pedagogicznego, ale w
wątki dietetyczne i paideutyczne w tych tekstach się pojawiają. I może to będzie przesadą, ale pozwolę sobie tutaj Państwu podać pewne praktyczne zalecenie pojęte przez Hipokratesa, jeśli on był autorem traktatu Epidemii. W pewnym miejscu czytamy o nawyku, ethos. Nawyk, dzięki któremu bywamy zdrowi. I rzecz ujęta w 6 punktach. Znów ważny jest nawyk w tym, co zapewnia nam zdrowie. I na pierwszym miejscu znów dieta. Nawyk w diecie. Po drugie, odzienie. Czy o sposób ubierania jest dla nas nawykiem, czy raczej kierowany przychodem? No to zapewne w naszym klimacie. Tutaj na tej pierwszej ilustracji Asklepios miał nieubrane pacjentki, więc tutaj nie musiał wiele czynić dalszych zabiegów. Po pierwsze dieta, odzienie. Po trzecie w ćwiczeniach fizycznych. Ponoj. Ponoj znaczy także trud, wysiłek. Ćwiczenia. Po czwarte we śnie. Sen. Nawykiem? To w zależności od pór, prawda? Do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Dalej afrodizja. Jak to przełożyć? W stosunkach miłosnych. To jest też nawyk, dzięki któremu bywamy zdrowi. I na koniec gnome, myślenie. Jeszcze raz. Dieta, odzienie, ćwiczenia fizyczne, sen, miłość, myślenie. Cóż by jeszcze można dodać do tego kanonu nawyku dla zdrowia? Ja studentów wypytuję o to, więc jeden mówi mi modlitwa. Modlitwę pociągnęlibyśmy pod myślenie, jeśli to jest pewna forma zabudy. Prawda? Cóż można dodać. Inni studenci odpowiadają, to my, ja w zasadzie nie jestem do końca zdrowy, bo tych wszystkich warunków nie spełnia. Panie profesorze, to jest znów potwierdzenie tej mądrości antycznej, gdzie na pierwszym miejscu właściwy tryb życia związany z odżywianiem się, które pociąga za sobą odzienie i tak dalej. A z domyślenia. Myślę, panie profesorze, na tym możemy chyba zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Raz jeszcze bardzo pięknie panu profesorowi dziękuję za niezwykle interesujący wykład, interdyscyplinarny. Mam nadzieję, że my pedagodzy znaleźliśmy tutaj w tych filozoficznych i medycznych interpretacjach również takie wątki, które mają znaczenie dla nas jako praktyków i teoretyków chowania. Serdecznie dziękuję panie profesorze. Dziękuję. Spotkanie z panem profesorem nie jest oczywiście jedynym spotkaniem, że w przyszłości będzie taka okazja, byśmy mogli ponownie wysłuchać wykładów wybitnego znawcy kultury antycznej. Dziękuję państwu za udział, do zobaczenia.